Cześć wam wszystkim, znowu jestem u swojej babci. Babcia, możesz pozdrowić. No, babcia was pozdrawia, przekazałem wszystkie życzenia, pozdrowienia. Łapeczki, komentarze mile widziane. Jeżeli pojawi się reklama, nie przewijamy. Grosz do grosza i będzie kokosza. Dzisiaj wam opowiem, jaką ofertę pracy dostałem z niemieckiego bezrobocia. Dosyć dziwna sytuacja. Chciałbym też rodaków w Niemczech przestrzec, opowiadając tą historię, bo może was wszystkich to spotkać. Wylądowałem krótko na niemieckim bezrobociu. Chyba na 2 albo 3 miesiące. Akurat tak moje życie się potoczyło. Kto był na niemieckim bezrobociu, wie, że cały czas podają jakieś oferty pracy, cały czas człowiekowi zawracają gitarę, nie masz spokoju, będąc na bezrobociu tak jak w Polsce, tylko cały czas próbują cię nakłonić do jakiejś pracy. Dostałem też stronę internetową z kodem, gdzie się musisz logować. I bezrobocie w Niemczech wysyła ci oferty pracy na tą stronę internetową. Masz obowiązek 2 razy w tygodniu wysłać podanie o pracę. Jeżeli tego nie zrobisz, dostaniesz ofertę na tą stronę, mogą ci obciąć fundusze. Czyli skracają ci 10%, potem 15%, aż w końcu ci zrobią blokadę, nie dostaniesz bezrobocia na przykład 3 miesiące. Niektóre oferty, które wysyłali, miały dopisek, że jest Pflicht. Pflicht to jest obowiązek, czyli masz obowiązek na tą ofertę wysłać podanie. Mogą to sprawdzić. Dostałem od nich ofertę pracy na magazynie, jako magazynier, z uprawnieniami na wózki widłowe. Mam takie, przetłumaczone na język niemiecki. Okazało się, że to jest firma pośrednicząca. Złożyłem papiery. Zapytali, czy jestem z bezrobocia. Powiedziałem tak. Oni poproszą Förderzuschlag. To jest takie coś w rodzaju dofinansowania z bezrobocia. Jeżeli cię zatrudnią na pół roku, dostaną 1000 euro z bezrobocia, dofinansowania. Jeżeli zatrudnią cię na rok, dostaną 2000 z bezrobocia za to, że cię zatrudnili. Oni dostają. Tak, oni dodatkowo dostają za to, że cię zatrudnili. Poszedłem do bezrobocia, załatwiłem ten papierek, zrobiłem zdjęcie, wysłałem mailem. Dostałem odpowiedź, proszę się stawić w poniedziałek na rozmowę w sklepie meblowym. Nowo postawionym, wywalony, ogromny sklep meblowy. Był tam festyn, kiełbaski, piwko i tak dalej, jak było otwarcie. Kilka kilometrów od mojego domu. Dojazd był autostradą, czyli jechałem jakieś 7 minut do pracy. Pomyślałem sobie, nie jest najgorzej. W poniedziałek pojechałem. Było nas tam chyba ponad 30 osób. Porozmawiałem troszeczkę z ludźmi, okazało się, że praktycznie każdy, kto był na rozmowie kwalifikacyjnej, był z bezrobocia i każdy był poproszony, żeby załatwić właśnie ten Förderzuschlag, czyli to dofinansowanie. Czyli zbierali głównie ludzi z bezrobocia, żeby dostać te 2000 euro, jeżeli ich zatrudnią. Praca niby na pełen etat. Chyba 12 euro na początek na godzinę. Zgodziłem się. Podpisaliśmy umowy. Na następny dzień, na 7 godzinę rano, o ile dobrze pamiętam, do pracy była lista, podpisywało się. Ciuchów roboczych na początku nie dostaliśmy. W ogóle muszę wam powiedzieć, że warunki pracy na tej hali, tam gdzie były auta rozładowywane z meblami, paczki przychodziły, byłem zaskoczony, ponieważ sklep odpierdzielony na maksa, a to, co było na zapleczu, średniowiecze. Nie było ramp załadunkowych, żeby wyjeżdżały na auto.
Była wyspawana blacha, wózek, trzeba było to postawić między autem a magazynem, żeby wózkowy mógł wjechać wózkiem na auto. Pryszniców dla pracowników nie było. Nie było nawet gdzie sobie herbaty zagotować. Woda w kranie tylko i wyłącznie zimna. Nawet nie dali nam rękawiczek roboczych. Powiedzieli, że to jest w naszym zakresie. Słuchajcie, te paczki zapakowane w te, które z elementami mebli, one mało nie ważą. Ślizga ci się łapa, zaraz całe łapy pocięte. Załatwiłem sobie te rękawiczki. W pierwszy dzień przychodzi majster, brygadzista, mówi 2 godziny wcześniej, że już możecie iść do domu. Na dzisiaj skończyliśmy, mieliśmy robić na pełen etat, przerobiliśmy 6 godzin, możecie iść do domu. Pomyślałem sobie, przecież pracujemy na pełen etat. Kilku pracownikom powiedział, jutro macie wolne, możecie nie przychodzić. Słyszałem to. Się zdziwiłem, jak wolne po jednym dniu pracy. Na następny dzień przychodzę, podpisałem listę, znowu podobna historia. Słuchajcie, godzina chyba 12 w południe, możecie iść do domu. Na dzisiaj mamy koniec, więcej załadunków nie będzie. Oczywiście wszystkie te paczki przerzucaliśmy ręcznie, nawet nie było wózków elektrycznych, żeby sobie paletę podnieść z tymi elementami, żeby sobie przerzucać z palety na paletę, tylko wszystko trzeba było dźwigać. Trzeci dzień, podobna historia, znowu możecie iść do domu. W końcu poszedłem do tego majstra i się pytam, jak do domu? Mówię, jesteśmy już przynajmniej 10 godzin w plecy w ciągu 3 dni, a pracuję tutaj na pełen etat. Jaką ja dostanę wypłatę? Czy ja dostanę pełną wypłatę, czy ja dostanę tylko za te godziny, które przepracowałem? Na ten moment nie potrzebujemy. Latem będzie więcej dostaw. W ogóle przyjeżdżało dużo kierowców z meblami z Polski, muszę wam powiedzieć. Latem będzie więcej dostaw, to ten czas nadrobicie. Powiedziałem, jak latem, to co, latem będziemy walić po 16 godzin, a teraz nas puszczacie do domu, w umowie mam pełen etat. W ogóle nawet wody nie można było wziąć do picia sobie na hale, napijesz się po pracy. A był gdzieś maj, słuchajcie. Ciepło już było, gorąco. Poszedł ten majster, chyba za pół godziny mieliśmy kończyć. Później przychodzi do mnie i mówi, jutro ma pan wolne. Może pan nie przychodzić, to był piątek. Mówię, jak wolne, urlop czy co? Nie, ma pan wolne, zadzwonimy do pana, jak pan będzie potrzebny w pracy. Mówię, że jak? Proszę mi dać to, mówię, na piśmie. Na piśmie tego nie dostanę. A już kilka osób wysłał do domu i te osoby się nie pojawiły. W pierwszy dzień powiedział, jutro masz wolne komuś. Na następny dzień podobna historia i z ponad 30 osób zatrudnionych zostało nas chyba może z 8. Mówię, coś mi tu nie pasuje. Przebrałem się, zadzwoniłem do firmy, która mnie zatrudniła. Okazało się, że ta firma, która żąda ten dodatek z bezrobocia, nie jest główną firmą, która cię zatrudnia, tylko zleca zatrudnienie jeszcze innej firmie pośredniczącej. Czyli umowy nie miałem bezpośrednio z nimi, tylko z inną firmą. A oni chcieli skasować 2000 euro z bezrobocia za to, że cię zatrudnili. Zadzwoniłem, jak się przebrałem, do szefa tej firmy, z którą miałem podpisaną umowę. A on mówi, że przed chwileczką dostał telefon od tego majstra i że nie chcą mnie więcej w pracy. Nagadał mu, że się spóźniam, a była lista codziennie podpisywana, punktualnie byłem w pracy i rzekomo, że przychodzę pod wpływem alkoholu do pracy i oni mnie nie chcą i wyrzucają mnie z pracy, rozwiązują ze mną umowę. Warunki były takie, jeżeli sam zrezygnujesz z pracy, to wtedy ty musisz zapłacić te 2000 euro. Jeżeli wywalą cię dyscyplinarnie z jakiegoś powodu, ty musisz pokryć te 2000 euro. Nie obowiązywało cię tylko to wtedy, kiedy zostałeś zwolniony przez pracodawcę. Wtedy przepadło.
chcieli mi wcisnąć, że z mojej winy ja wylatuję z pracy, żeby oni mogli skasować, słuchajcie, te 2000. A, zarobiliby na to. Powiedziałem, nic podobnego, proszę natychmiast przyjechać na miejsce, ponieważ jeszcze byłem na parkingu pod budynkiem. Zobaczy pan, że nie jestem pijany. Mogę dmuchnąć w alkomat. Jest lista podpisywana. Zobaczy pan, że jestem codziennie punktualnie w pracy. No on jest teraz daleko za miastem, nie może tego zrobić, więc mówię, proszę powiedzieć temu przełożonemu, że chcę pisemne zaświadczenie, że jutro mam do pracy nie przychodzić i rozwiązanie umowy proszę mi zrobić, że firma rezygnuje z pracy ze mną, że wy mnie zwalniacie, bo inaczej narobię wam takiego dymu. Proszę się uspokoić, zaraz zadzwonię. Jak pan będzie w domu, to już mailowo panu to wypowiedzenie wyślę. Mówię, ok. Dla pewności się cofnąłem, zrobiłem sobie zdjęcie jeszcze tej listy, gdzie podpisywałem każdy dzień, kiedy zaczynałem, kiedy kończyłem pracę, wszystko, żeby mieć to jako jakiś dowód w razie czego, bo nie wiedziałem, jak się sytuacja dalej potoczy. Wsiadłem w auto, wracam do domu, słuchajcie, po drodze już dostałem telefon z tej firmy, która zażądała ten dodatek od bezrobocia, to zaświadczenie. Zadzwoniła do mnie jakaś młoda picz i zaczęła na mnie się normalnie przez telefon nadzierać, że co pan narobił? Teraz my nie dostaniemy 2000 euro z bezrobocia, będzie pan musiał pokryć te koszty. Teraz pan nie może podjąć żadnej innej pracy, zanim pan tego z nami nie ureguluje. Mówię, ja nic nie zrobiłem, po prostu nie chciano mnie w tej pracy, ponieważ walczę o swoje prawa, mieliśmy pracować na pełen etat. My słyszeliśmy inną wersję, czyli tamci też zostali poinformowani. Myślę, że to była jakaś niezła spółka, słuchajcie, wysyłał ludzi do domu. Ludzie wierzyli na słowo, że ktoś zadzwoni. Potem w pracy się nie pojawiali, ponieważ nie otrzymali telefonu. No i wtedy porzucenie pracy. I wtedy byli obciążeni kosztami tych 2000 euro. Tak jak wspominałem, było nas ponad 30 na rozmowie, a potem zostało nas może po 4 dniach czy 3, 8. Powiedziałem, nic podobnego, proszę mi dać spokój, zostanę zwolniony przez firmę, a nie za porozumieniem stron, nic nie zrobiłem, żadnej dyscyplinarki nie będzie. Rozłączyłem się, ponieważ cały czas, słuchajcie, ujadała. Zanim dojechałem do domu, te 5 czy 7 kilometrów, miałem z tej firmy chyba jeszcze z 10 telefonów. Nie odbierałem, cały czas mnie bombardowali. Straszyli, słuchajcie. Zajechałem do domu. Zrobiłem wcześniej zakupy, wchodzę, patrzę na internet, na skrzynkę mailową, rzeczywiście przyszło wypowiedzenie ze strony pracodawcy. Z dopiskiem, proszę pana, jutro wyślę panu pocztą 2 egzemplarze, jeden proszę podpisać i mi odesłać. Mówię, ok. W tym momencie znowu byłem bezrobotny. Następnego dnia, w piątek rano, zrobiłem sobie zrzutkę z tego wypowiedzenia, pobiegłem do bezrobocia, zgłosiłem, że znowu jestem bezrobotny, przerobiłem 3 dni, wróciłem na bezrobocie, żeby mieć ubezpieczenie i tak dalej. Mówię do babeczki, że proszę mnie skierować do mojego doradcy, ponieważ dostajesz tam takiego faceta czy babeczkę, która prowadzi twoją sprawę, żebyś jak najszybciej poszedł do pracy. No, zadzwoniła, no nie ma za bardzo czasu. Mówię, proszę mnie natychmiast umówić, ponieważ jest jakiś dziwny numer. To niech pan idzie pod biuro takie i takie, poczeka, on pana przyjmie. Poszedłem, czekam, otwierają się drzwi, wszedłem do środka, opowiedziałem, co się stało. To jest niemożliwe, das ist unmöglich. Mówię, proszę pana, proszę. Mogę tutaj podejść do komputera, zalogowałem się na swoją stronę, pokazałem tą ofertę pracy, pokazałem to wypowiedzenie, co się stało.
Niech pan mnie na chwilę zostawi w biurze, ja muszę gdzieś zadzwonić. Poczekałem na korytarzu może z 10 minut. Woła mnie do środka, mówi: proszę pana, pan nie płaci żadnego centa, ponieważ właśnie się dowiedziałem, że przeciwko tej firmie toczy się kilka postępowań w sądzie o próbę właśnie wyłudzenia. A firma, ja byłem w Norymberdze, a firma gdzieś była Scottbus czy coś. Niech pan absolutnie grosza nie wpłaca, więc się zapytałem, jak to jest możliwe, że taka oferta znalazła się na waszej stronie i że ludziom proponujecie taką pracę. On tego nie wie. Wróciłem do chaty, słuchajcie, wchodzę na komputer, loguję się na stronę bezrobocia, patrzę, a ta oferta została już usunięta. Tak szybko to poszło. Zadzwonił gdzieś, rzekomo, nie byłem przy rozmowie, porozmawiał, widocznie dostali szybko cynka i zdążyli tą ofertę, zanim dojechałem do domu, może pół godziny, zdążyli tą ofertę usunąć. Później jeszcze miałem problem, żeby mi zapłacili za te 3 dni. Założyłem w sądzie pracy sprawę tej firmie, ponieważ się migali, że za 3 dni to się nie należy i nie przerobił pan pełnego czasu. Mówię, przecież wysyłali nas wcześniej do domu. Założyłem im sprawę, więc zadzwonili do mnie, czy mogę to wycofać. Pieniądze nagle się znalazły, dostałem wypłatę za te 3 dni, no przeoczenie naszego księgowego rzekomo, bo się wystraszyli. Sprawę w Niemczech można założyć za darmo w sądzie pracy, pracodawcy. Słuchajcie, z tej firmy, która żądała tego dodatku, dostawałem jeszcze upomnienia pisemne, że zakładają mi sprawę i tak dalej. Później pisma, że rozkładają mi te 2000 euro na raty. Dostałem tych pism chyba jeszcze przez następne 3 lata z 7 albo 8 upomnienia, przypomnienia, zakładają mi sprawę, proszę to uregulować, bo naliczymy panu odsetki i tak dalej. Także przestrzegam wszystkich przed takimi ofertami, jeżeli masz załatwić jakiś fyrder, cuszlak, czyli to dofinansowanie z bezrobocia. Uważaj, nie idź czasami do domu, jak ci powiedzą, na słowo nie wiesz, że jutro ma pan wolne, do pana zadzwonimy, bo wtedy wpiszą ci porzucenie pracy i wtedy prawnie mogą wymagać, żebyś ty właśnie zapłacił te 2000 euro. Jestem ciekaw, ile ludzi się dało na to nabrać. Ilu się wystraszyło, może tymi pismami z sądu coś wpłacili. Także w Niemczech niektóre firmy też w ten sposób żyją. Żyją po prostu z naiwności ludzi. Jak się podobało, łapeczka, komentarz, mile widziane. Mam nadzieję, że dobrze opowiedziałem. Ze składem i ładem. Babcia, dobrze? Dobrze. No, dobrze babcia mówi. Babcia dzisiaj nie miała za bardzo nastroju, żeby wam coś opowiadać. Może kiedyś coś wam opowie. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za pozdrowienia. Pomachaj. Do następnego. Cześć.